Cześć, dzień dobry Tomku, Cześć, dziękuję. Dzień dobry Łukaszu, nie ma za co. Za za, Zapraszam do mojej stronie. <laughs> Tomku, o Twoich początkach słyszałem już w każdym wiadzie robiąc tak. research, wiemy, że zostałeś lektorem przypadkowo, że nie ma szkół lektorskich. Nie ma. Natomiast na początek, jak często słyszysz swój głos? Wiesz, że rzadko, dlatego że, że tak, komunikacją miejską się na ogół nie poruszam albo bardzo rzadko. A tam można a To, to jest najbardziej, że tak powiem, filmów ze sobą nie oglądam przeważnie, bo już wiem, no to co będę drugi raz patrzył. Yy, także się sp... A nieraz jak dzwonię do banku na przykład mojego, to się odzywam sam, no to wtedy muszę wysłuchać, że dodzwoniłeś się do banku i tak dalej, chcę, wybierz jeden, wybierz tam siedem, a chcesz założyć konto, to wybierz dziewiętnaście. Więc to na przykład, ale tak to rzadko się słyszę. To ty jesteś cwany, bo ty już wiesz, co wybrać. Tak, ja już wiem, nie, ale nie pamiętam, tyle. na... Nawet w, w językach się posługuje, mówię for English press one. O bardzo jest taka moja zapowiedź. A jak nie masz czasami tak, że oglądasz ze znajomymi jakiś film, albo oglądałeś i słyszałeś swój głos i, i wiedziałeś, co powiesz, więc powiedziałeś też to na żywo. Nie, aż tak to nie to jest to, już, to już by było wredne, bo to właśnie to przed wojną, podobno jak bileter do kina rozprowadzał gości spóźnionych. I właśnie mu nie dali na piwku za to, to, to mówił konfidencjonalnym szeptem sędzia zabił, już <śmiany> można było. Ale to jak nie dostał na piwku normalnie. Są rzeczy, których nie czytasz? E, tak, zawsze. To znaczy, czytam wszystko i traktuję jak wyzwania, ale nie czytam spotów politycznych. Przed tymi, że tak powiem, wyborami to miałem osiem propozycji, jak partii tylu, tylu nie ma, ale miałem różne propozycje właśnie, żebym był głosem partii, czy jakoś tak tego, no. nawet Figurski z Wojewódzkim chcieli mnie wkręcić i udawali, że zadzwonił Duda, ale nie ten Duda, tylko ten ze związków, że chcę, żebym ja był głosem Solidarności, a za chwilę oddzwonił, że, że nie, 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 bo, bo ja pornosy czytam, więc taki żart miał być, ale nie dałem się wkręcić, więc mnie opublikowali. Tego? A no, nieważne. Nie czytam spotów politycznych. Dlaczego? Bo ja też nie udzielam się na Facebooku, nie prowadzę blogu i uważam, że moje poglądy polityczne i w ogóle na życie to, to jest wyłącznie moja sprawa. Ja się naprawdę nie muszę z nikim tym dzielić, ani obnosić. W związku z tym niestety to ja tak uważam, a inni uważają, że jak ja coś powiem, to to jest od siebie i to tak jak ten biedny aktor, co od babci parasolką po łbie dostał gdzieś tam na ulicy. Ty ją z kurwy synów w ciąży zostawiłeś i babci się nie wytłumaczy, że to jest serial, tylko no, 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 łobuz i tak dalej. Więc tu podobnie jak ja wezmę dla SLD, coś przeczytam, prawda, no to mówię, to będzie, no jak to, no jasne, wylaz z niego stary komuch, tutaj w ogóle cały czas z Aurory strzelał, bo od tego się zaczęło w 17 roku i w ogóle, no, beton partyjny i zwolennik Pilara. Jak przeczytam coś, nie daj Boże, dla PiSu, to będzie, że ja jestem moherowy beret, krzyżem w kościele leżę i w ogóle jestem za, a nawet przeciw, więc... A jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką czytałeś? Boże, najdziwniejsza. No, próbowałem, ale to mi nie wyszło. Jeszcze raz mówię, jest taki yy, raper bardzo szybki, polski silk się nazywa, taki pierwab. Tak. I on mi zaproponował współpracę, ja z nim odbyłem nawet spotkanie, dał mi pracę domową i poddałem się. Próbowałem rapować, no nie jestem stworzony do tego, więc to było trudne wyzwanie i się tutaj wyłożyłem, powiedziałem mu, że nie dziękuję i nie próbowałem dalej. A i tak to staram się przy... dla mnie... No cóż, no jestem już stary i, i, i ja już wszystkiego próbowałem, więc są że, na przykład fabularnych filmów, z których właściwie jestem najbardziej znany. Ta formułka czytał Tomasz Knapik, kto się wzięła z fabuł i, i właściwie ja ich teraz nie czytam. No chyba, że właśnie o teraz już mam ten komfort, że mogę wybierać i nieraz coś tam, tak żeby nie wyjść z sprawy, to przeczytam, ale to musi być jakieś fajne. Na przykład tam jakieś, jakąś serię Medmana czytałem, to jest bardzo dobre. Taki serial, dwie spłukane dziewczyny i słownictwo jest ostre i no, podoba mi się, czytam to z uśmiechem i z zadowoleniem. No, lubię pewne rzeczy robić bardziej, pewne mniej. Tak samo nie lubię audiobooków, ale to jest moje wrodzone lenistwo. Ja też zawsze podkreślam, udzielając licznych wywiadów, że lenistwo jest dominującą cechą mojego charakteru. Ja się tego wcale nie wstydzę, dlatego, że to właśnie Leniwy wynalazł koło, no przykład, no ten, ten głupi robot targał na garbie, czy ta, a ten taczkę wymyślił, już kamienie woził sobie taczką, a nie prawda, czy proch wymyślił też, no z lenistwa. Więc ja uważam, że no, można, w końcu to jest forma zarobkowania, to co ja uprawiam, czy nie robię tego dla sławy mołojeckiej, tylko dla pieniędzy, umówmy się, z tego żyję i żyłem całe życie, więc w związku z tym, no nie powiem, że dobrze, ale w każdym razie nie najgorzej. I w związku z tym staram się jak najmniejszym wysiłkiem na no najchętniej w Totka wygrał, ale skoro to odpada, no to prawda, to staram się, najlepiej reklamy się opłacają, a akurat filmy fabularne najmniej. Tak, dlatego, że tu jest jeszcze w reklamie, to można stawki negocjować, no bo to w końcu klient bogaty, chcecie mieć knapika, to zapłaćcie więcej, chcecie, żeby człumów naczytała, proszę bardzo, czy tam coś. Natomiast w filmach fabularnych są stawki. Wszystkie stacje stosują bardzo podobne w granicach 5 zł i nie są one najwyższe. I żeby tam na tymi filmami fabularnymi, to trzeba nie wychodzić z telewizji. 5 zł za? Y, to, nie, 5 zł różnicy za akt, bo tam jest taka y, magiczna jednostka. Y, akt. To jest 10 minut, prawdę mówiąc. I też niektóre firmy, jak mogą, to kantują, że cały akt, żeby był zaczęty, to musi być co najmniej minuta, żeby tam coś. No takie różne, ale. Generalnie to jest tam 20 zł od aktu, czyli za film się dostaje w granicach 200 zł, co zważywszy, że to trwa 3 godziny plus dojazd, to nie jest znowu jakieś tam takie, yy, takie straszne pieniądze. Właśnie mówię, to dużo lepiej się opłacają drobne formy, yy, takie co zajmują 10 minut, a dają za to 400 zł, a nie 200, więc yy, po prostu staram się tych filmów fabularnych unikać, zwłaszcza, że w końcu ta dyskusja, która trwa od lat na temat lektor, czy yy, napisy, czy dubbing, to się przewala, odkąd jestem lektorem prawie, że? I jest coraz więcej zwolenników, że nie, właśnie napisy powinny być. Dobra, dobra. Yy, ludzie chcą yy, z lektorem i mają z lektorem. I próby jakieś ambitne, pana Raczka czy innych, że wszystko zdabingujemy, skończyły się na niczym, bo yy, co zdabingujemy? No to kosztuje przede wszystkim. Trwa i wcale nie jest, znowu uważam, że lepsze. Napisy tak. Z napisami się zgodzę. A co się najtrudniej czyta? Hmm, 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 hmm. Najtrudniej się czyta filmy, ja na przykład, mnie dużą trudność sprawiły filmy medyczne. Kiedyś grałem, była taka w ogóle wytwórnia filmów lekarskich chyba się nazywała. No pomijam, że y, przy paru filmach odpadłem, że nie mogłem patrzeć w ekran, bo to się nazywało usuwanie ropni około zębowych na przykład albo jakieś coś. Gdzie krew sielała i w ogóle no, dentysta, artysta, tak, ale tego typu rzeczy. Ale masę jest tam nazw łacińskich, jakiś tam, prawda, tutaj, że tam jakiś yy, dwuchlorodwutwan etan. Yy, no to trzeba coś rozpisać, nauczyć się tego wyrazu na pamięć praktycznie. Ale to jest tylko takie no kłopotliwe, trudne. No nieraz tłumacze sadzą jakieś kwiatki, bardzo. Takie właśnie, ona się z nim ożeniła albo coś takiego, no bywa, no to lektor poprawia, ale też... Nie chcę wierzać psów na tłumaczach, bo kiedyś sam byłem takie inteligentne nie. historię. Nie, Ta, to, to było, nie, to są dwie. Jedna to jest taka, że właśnie było gdzieś tam, poszłem. Po typu właśnie, że tam jakiś tam jeden do drugiego mówi, no i poszłem wtedy porozum do głowy, no i myślę samo odbiło. No poprawiłem, poszedłem. Dwie strony dalej znowu, no i poszłem tam gdzieś tam, no znowu, no co, no, jest głupi, czy poszedłem. Pięć stron dalej, no i poszłem i kolega mówi wreszcie mi, stary przestań, mówi się poszedłem, a ty, ty no. no i trzeba się było trzy strony cofać i poprawiać, te poszedłem na poszłem. Czy nadal czytasz filmy pornograficzne? Ej, rzadziej, bo w tej chwili, a mnie się wydaje, że już jest syłek tego. Jak byłem modne, to czytałem i mm, mówię, no to wcale, no to znowu to tam czytać, no. Zresztą pornograficzne też no nie ma ciągle tej definicji pornografii, więc to tak yy, yy, powiedzmy sobie, no niektóre stacje puszczają taką łagodniejszą pornografię, ale to przeważnie brzosyński, czy ta jakaś tam różowa Landrynka w Polsacie, jakieś takie rzeczy, co skutkuje zresztą tym, że właśnie Polsat kiedyś był niekodowany. I gdzie się nie. W Egipcie w, czy gdzieś w Tunezji wchodzę do pokoju, obejmuję w posiadanie pokój, włączam telewizor i co słyszę, albo ja się odzywam, albo właśnie coś dlatego, że tam wiem się, może Polacy przede mną byli. Nie, po prostu oni oglądają, bo ten Polsat był niekodowany i można było gołe panienki obejrzeć, no co w świecie, że tak powiem, muzułmańskim. Hurysy to się dopiero w raju spotyka, a tu na ogół oczy widać głównie więc to. Nie jest specjalnie, jest takie... Ale nie, nie, więc... I pornosy w swoim czasie, uważam, zrobiły wiele dobrego. Ja wiem, że to teraz to, no więc... Ale chyba straciły, no to się zrobiło tak powszechne, że na każ... na stacji benzynowej niedawno widziałem, akurat jest to ostatnie miejsce, gdziebym się zaopatrywał w pornosy w ogóle. O ile bym się zaopatrywał, jeszcze rozumiem, że gorzałe ktoś kupuje, ale... ale widziałem na stojaku kasety właśnie, jakieś tam takie, no, niedwuznaczne, poprzysłaniane troszkę, no, żeby młodzież się nie gorszyła. Więc teraz nie czytam, dawno mi się nie zdarzyło, ale kiedyś jeszcze nie tak dawno było jakieś taki... O i to było fajne, bo pornosa się czytało gładko, no to mój... To jaka jest, jakie są dialogi w pornosie? No umówmy się. To stwarza się fabułę, żeby to jakoś się trzymało kupy, no więc jakieś tam zbierają się trzy panienki i mówią, a ja to kiedyś pamiętam jak i z czyścicielem basenów, prawda, z, a druga z listonoszem, a trzecia jeszcze tam z nie wiem. Fabuła była, no ale za dużo, mówię się, nie rozmawiało, no, a takich tłumaczeń to kiedyś właśnie figurski. Zresztą on tam ten wywiad to on opublikował, on tam gdzieś jest w internecie na YouTubie czy coś. Chodzi właśnie, pieprzmie pod niebiosa, bo on akurat tłumaczył te filmy wtedy dla mnie. No i, i, i dowcipnie to robił, zresztą się chyba nazywał, jakiś na obsadzeniu Kaligula Trzepski. Tak się podpisywał. Ale tłumaczył te filmy i bardzo to robił dowcipnie właśnie tak, bo kiedyś za, też trafiłem, że jakaś pani, akurat pornos był chyba włoski, czy jakiś tam, już nie pamiętam, nietypowy i jakaś pani robiła, no nie, nie właśnie, no taka typu pani profesor od włoskiego i w związku z tym no, musiałem poprawiać, bo raczej słownictwo było nie... Nie, 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 no powiedzmy sobie, no medyczne bardziej niż jak używa, używa słów prońcie, albo jakieś tam coś takiego. No dobra, więc nie, nie, więc pornosów w tej chwili nie czytam, ale nie dlatego, żebym miał coś przeciwko, też musi być przeczytane i to dobrze przeczytane, jeżeli już jest jakiś dialog. Także zresztą wszyscy koledzy czytali praktycznie nie. A propos Figurskiego, to tak. ja wiem, że on zapisywał panu czasy. Ale tak, on był bardzo sumienny, dlatego że, to znaczy... No właśnie, mówię, typowy pornol to są trzy panienki, albo coś tak w tym rodzaju. Jest dialog krótki, po czym jest, i tu są dwie szkoły, albo da się przewijać, czyli, tego, czyli po prostu, i Figurski mi napisał, do 13 minuty łomot. To mówię do, do realizatora, ziomek do 13 minuty przewijamy. Dobra, jedziemy. Później jest znowu coś, tam się jakaś panienka zwierza. Do 29 minuty łomot, no to pisze figurski, no to jedziemy. I film fabularny dwugodzinny nagrywało się w 15 minut. Więc to było tak, albo były, że chociaż tłumacz pisał czasy i nie można było przewijać, bo musiała ścieżka oryginalna się zarejestrować, więc... no ale to ja wtedy właśnie to się wzięło, że jak krzyżówki rozwiązuję. Bo jak ja mam napisane, że mam 6 minut przerwy, no to Uff, mam się nudzić. A, jeszcze. Proć Boże, patrzeć na to, to jest tak, jak mówię. Jak filmy, które czytałem czy coś, no to trudno, żebym ja teraz jeszcze z taką z takim doświadczeniem i w tym przeżywał pornosa i patrzył się w to. I prawda jakieś tutaj, więc wolałem naprawdę krzyżówkę rozwiązywać. Może to źle o mnie świadcza, a może dobrze, nie wiem. A jak wygląda współpraca na polu seriali? To jest męczące, jeżeli jest, nagle serial trwa parę, parę tak, lat. Tak, tak, na pewno no, przez kolega, któryś tam nie był przez dynastie trzy lata na urlopie, bo zawsze było nadrobimy panieczny, to tak. No Serial jest to przede wszystkim, właśnie to jest to, że to jest cholerny obowiązek. Bo filmu ja zawsze mogę odmówić, albo no co, no będę że no, fajny film jest do przeczytania, no ale nie mogę, bo jestem chory, no albo coś. Zresztą u nas mówię, Katar jest chorobą. no bo no, jak czytam serial to trudno, no to sły, sły, słuchacze słyszą, że jestem zasmarkany, i bo, 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 bo tego nie, żadnym tam otrywinem czy innym jakimś tam środkiem cudownym nie y, zniweluję, słychać, że jestem. No i ten katar trwa tydzień i trudno. A serial, są seriale, że idą pora, codziennie właśnie, albo no, a raz w tygodniu to jest norma, a nie raz, dwa razy w tygodniu i ja muszę przez ten czas być... Nie stosuje się poza wyjątkami, no tam nie stosuje się zmiany lektora w trakcie serialu. Nawet jakby coś tam nie bardzo byli zadowoleni z niego, no to już dobra, dostał ten serial, to, to powiedzmy. A historia z imprezowaniem u znajomych? No, teraz to już mniej imprezuje, ale chodzi pewnie ci o te, te właśnie te, ten telewizor i tak dalej. Tak. No więc wtedy to było, no, piliśmy sobie spokojnie wódkę. W lecie u Szczotkowskiego balkon otwarty Słychać niesie się, a mnie się na pewno ogół nie zamyka. Im też zresztą, wszyscy byli weseli dosyć. No przekrzykujemy się, kawały opowiadamy, no i właśnie sąsiadka z góry po jakimś tam, po jakiejś wybuchie, po, po salwie śmiechu Szczęścia jaką ma ten telewizor! I stąd się wzięło, oni to rozpowszechnili. I tak to właśnie jest, no. To, to jest anegdotka, ale pra, 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 prawdziwa, bo to tak się odbyło, no. Czy ktoś w rodzinie ma podobny głos? Bo ja wiem, no mój brat jest adwokatem, czyli też niby głosem pracuje. Proszę wysokiego precedensu tam występuje, ale nie. Nikt chyba z rodziny. Syn ma głos normalny, prawidłowy, aczkolwiek miał duże trudne... Znaczy nie. Inaczej powiedzmy. Yy, mówił jak to dziś, a ja już też jak starzec stojący nad grobem. Ja dzisiejsza młodzież, panie, to tego. No ale rzeczywiście yy, mówią fatalnie. Yy, to znaczy... Yy, Niechlujnie, nieczysto, bez oddechów, bez akcentów. takim, że ja coś mi powiedział, mówię, dale, 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 dale". powiedz to spokojnie, i tak. Więc trochę to opanował. I mówi już jako tako, no, ale też jest dziennikarzem. No. Gorzej, że to nie tylko młodzież mówi, ale i starszy, starsi nagrze mnie to. Mało tego, no, my lektorzy kiedyś, ja pracowałem długie lata w radiu, mieliśmy tam i poradnię językową, i reżyserów, którzy, u pilnowali i nie daj Boże coś tam nie tak powiedzieć, a dzisiaj no z wadą wymowy. I to nawet się każdy boi powiedzieć, jak jest mąż stanu, który mówi słuchać i służyć. I to mówi w spocie reklamowym. i Jego nikt nie poprawi, bo się boją. Zamiast powiedzieć, pamiętajmy się, że tak jednak tego. Może albo słuchać i służyć, albo użyć innych słów. Czy jakieś tam, prawda? Też na wskutek albo to profesorowie tak mówią, że w roku 2016 rażące, rażące tak. jest przynajmniej nie rażące. 2016. No to ja wiem, że tak, tylko tak. był jeden dwutysięczny, tak. ale, ale to jest bardzo popularne, ale tu któryś poseł z, to z tej yy, chyba z nowej... Nie pamiętam, właśnie z, walczył z tym, bo co chwila mówił w 2000 w w poprawiał się sam, I za chwilę znowu, w 2000, dobrze. Także no... Marzyłeś albo marzysz o przeczytaniu czegoś? Tak. Tak, na stare lata przed śmiercią chciałbym przeczytać film fabularny Walka o ogień. Nie czytałem tego nigdy, bo tam bym tylko przeczytał, właśnie czytał Tomasz Knapik, bo tam te mamuty jakieś tam stękają tam parę razy. I o. No więc tu bym moje lenistwo miało absolutnie, siedziałbym sobie Ty prawie, że papierosa palił, no nie wolno, niestety. Kiedyś można było tam, ale teraz to już dawno, nie? I bym sobie, prawda, podziwiał i na koniec przeczytał to. to. No bo tak to ja wszystko właściwie robię no i mówię, no. Każde wyzwanie podejmuję, co jest ciekawego, to biorę. Także właśnie ciekawego, że mnie to zainteresowało. No bo no ile można tych filmów? No ja przeczytałem parę tysięcy filmów. No mój kolega Utta prowadził kiedyś kajecik jakiś, jego, by za, za, warto zapytać. Bo mniej więcej mam tyle samo, bo myśmy też, a jeszcze w okresie wideo, to kiedy się tłukło pięć kaset dziennie, no to już w ogóle to słynne te moja ksywa Ramirez, czy coś też była taka, na pewno zetknąłeś się tak. z tym, bo to ja właśnie... Znajomi syna. Tak, tak, no znaczy koledzy, bo to tam były chłopaczki jakieś wtedy w tym czasie, ale właśnie takie. To, no a no, z synem to pedagogicznie to miałem też wpadkę, bo, bo kiedyś on jest iberysta, czyli... Hiszpański język posiada w dobrym stopniu i kiedyś jako student chyba jeszcze wyjechał gdzieś do Peru, Chile i tak dalej, celem bliższego poznania w hiszpańskojęzycznej strefie. No wtedy jeszcze, może komórki to już chyba były, ale tam nie było zasięgu czy coś. No i on od czasu do czasu zadzwonił, tylko zapomniał, że jest różnica czasu i cholera zadzwonił w swoje urodziny czy imieniny, już teraz nie pamiętam o których ja pamiętałem, no ale nie dzwoni przez tydzień, no to jak mu życzenia złożę. Tylko, że zadzwonił, zapomniał różnicy czasu, zadzwonił o trzeciej nad ranem, budząc mnie z głębokiego snu, no ale no, to ja mówię, tak, tata, bo jestem nad tym tam jeziorem Titikaka, tam jakimś i fajnie, tu prawie oddychać nie można i kupiłem sobie liście koka do rzucia, ale tu wszyscy żują, nie przejmuj się i tam coś i tego, no i ja mówię, fajnie, cieszę się, ale taki trochę zaspany jestem. No i chwila ciszy, po czym syn mówi. No tato, a może jakieś, bo już ja mówię, ja już w piątek wracam. No i może jakieś życzenia. A ja mówię synku, nie, nie, nic nie potrzebuje. Dobra. No więc Maciuś też nie, on się nie śmiał. Długa cisza, po czym. Jak dziś pamiętam, ażeby cię ostrało, powiedział Maciuś. No więc... Znalazłem się jak ostatni kniot, a nie jak kochający ojciec, także mówimy pedagogicznie, to, to nie tego. Jakie masz jeszcze cele w życiu? A, już nie wiem wszystko. Według arabskich kryteriów spełniłem, że parę drzew posadziłem dom, zbudowałem no, jedno dziecko począłem, tylko ale syna, więc co się w islamie liczy. No, i już właściwie, no, to, no, no, no co ja, no wszystko miałem, nic już nie mam, że tak powiem, żebym chciał coś jeszcze zobaczyć jak najwięcej. Ja lubię gdzieś pojeździć sobie po świecie też yy, i coś zwiedzić, i właściwie wszędzie już byłem. No nie byłem na Antarktydzie i w Australii nie byłem, jakoś akurat się tak złożyło. Może Australię, zwłaszcza niektórzy właśnie tutaj ostatnio mają nawet książki, piszą z Australii, więc przejrzałem tam takie, właśnie. Yy, no ale. Tomku, zatem skoro reklamy są najlepiej płatne, to reklam Ci życzę jak najwięcej? O, no ale właśnie, no widzisz, jak ja powiedziałem, że mam natyskę, wyłączność, to no nic nie mogę najwięcej. Ale innych możesz, A, inne no, Nie możesz... mogę właśnie innych, nie. nie w sensie... Za, nic... Wszystkie, tylko na wyłączność reklamową, natyskie, niestety. Czyli w ogóle żadnych innych żadnych reklam. Żadnych innych reklam, więc reklam w ogóle... Nie czytam, no może szkoda, ale też no bez przesady. no Ja też nie jestem taki, znowu, yy, bardzo często robię jakieś rzeczy czy honorowo. Yy, no przecież nie wezmę na przykład od studentów, jak ktoś do mnie tam napisał, że, że chce do pracy dyplomowej, że mu parę zdań przeczytał, no to co. I pyta się, ile on jest winien, no to co ja mu napiszę, że 200 zł. No. Przyznaję, tak. uwaga, przyznaję, wziąłem 10 pieniądze? lat temu nie wziąłeś ode mnie no. pieniędzy. Spo Potrzebowałem multimedialne CV nagrać do pracodawcy, no. gdzie dzwoniło się pod numer telefonu i tam można było Słyszeć na przykład jeden dział mojego CV w tej, w tej sytuacji, chyba, doświadczenie, i to jak prze, przeczytał w restauracji z Afryko, tak po prostu do Dokładnie, no to prawda, no to było tak, mówię, no niewiele kata, no w knajpie, żeśmy się dzieli, ja daj do, do dobrze, ale mam teraz studio w domu i tak samo, no robię to na wysokim poziomie, w sensie, że, no, technicznym. Yy, I proszę bardzo, no mówię, no. Tylko ja, my w złą godzinę żeśmy powiedzieli, a wrócę i będę miał 77 propozycji przeczytania <laughs> z Afryko. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Dziękuję też Ci, życzę wszystkiego najlepszego. Jak widać, moja, moja, moje CV Ci pomogło i w kim kierunku poszedłeś. Udało się. Dziękuję. I ja.